10. Międzynarodny Festiwal Творчества, Калейдоскоп Талантов, зима 2017. И Биеннале обладатели Гран-при! Witamy wszystkich Państwa z 10. Festiwalu Twórczości Kalejdoskop Talentów Zima 2017, który właśnie dobiegł końca. Jesteśmy na deskach Polańskiego Teatru. Ze mną pani Natalia, która jest jednym z głównych organizatorów, reprezentuje organizatora. Pani Natalio, na bardzo gorąco właściwie, bo gala za nami. Kilka słów o tegorocznym festiwalu. W tegorocznym festiwalu wzięli udział zespoły i soliści z Rosji, Białorusi, Ukrainy i Polski. To było ponad 300 uczestników w różnych kategoriach: wokal estradowy, wokal ludowy, malarstwo, instrumentalne, instrumentaliści, różne kategorie tańca, recytacja. Także można było zobaczyć dużo fajnych rzeczy. Z jakich krajów przyjechali uczestnicy tegorocznego festiwalu do Polanicy? Właśnie mówię, Rosja, Ukraina, Białoruś i były zespoły z Polanicy i Legnicy, z Żywca, także z Polski też były uczestnicy. Chcemy powiedzieć o tym również, że w trakcie festiwalu cały czas nadawaliśmy na żywo i tutaj może małe zaproszenie dla wszystkich tych, którzy nas oglądali, również teraz w języku rosyjskim. Дорогие друзья, наш фестиваль, 10-й международный фестиваль творчества «Калейдоскоп талантов зима 2017» подошел к концу. Все концерты транслировались в режиме прямого эфира на странице tvnews.com.pl. Участники из Польши, России, Украины и Беларуси представили свое творчество в разных номинациях, от эстрадного вокала до художественного слова. Также был конкурс художников. От 4 до 6 января в Полянице с Друй была горячая атмосфера творчества, дружбы, и участники действительно показали высокий уровень на сцене курортного театра в Полянице с Друй. A ja również za pośrednictwem naszego kanału tvnews.com.pl również dziękujemy wszystkim Państwu, którzy śledzili nas przez te minione 3 dni na naszych stronach internetowych, również na profilu Facebook, wszystkich tych relacji na żywo z festiwalu, bo to już w tym roku 10. jubileuszowy, a trzeci po raz trzeci w Polańcy Zdroju i mam nadzieję do zobaczenia w przyszłym roku. Mam nadzieję, że w przyszłym roku się zobaczymy. Dziękujemy wszystkim Państwu. Ja dziękuję ze swojej strony pani Natalii i mamy nadzieję do zobaczenia już za rok. Dziękujemy wszystkim. Do zobaczenia. Dziękuję.